Witam Was, kochani, w kolejnym z moich filmów. Dzisiaj mam dla Was coś innego. Widzicie, tutaj przede mną jest pudełko z telefonem. Jest to nowy telefon, który sobie wzięłam, bo skończyła mi się już umowa. Miał być to zupełnie inny telefon, ze względu na to, że telefon, którym do tej pory pracowałam, był firmy, zaraz Wam powiem, żebym tu się nie pomyliła, Xiaomi. Chciałam wziąć telefon Xiaomi Redmi 7a. Niestety te telefony w tej chwili nie są dostępne. I na stanie był telefon o podobnych parametrach, telefon Huawei'a Honor 9X. I przystąpmy do rozpakowania tego telefonu. I zechcę Wam kilka słów o nim powiedzieć. Nie jestem jakimś specjalistą, ale postaram się Wam powiedzieć. Wygląda w ten sposób. Ten telefonik jest duży. Ja sobie tutaj będę, moi drodzy, korzystała troszeczkę ze ściągawki, bo wiecie, nie da się zapamiętać wszystkiego. W pierwszej kolejności to Wam może pokażę. Wygląda on tak. Zdejmiemy tą dodatkową osłonkę. O. Jest dodawana w standardzie osłonka taka plastikowa. Ja oczywiście będę korzystała z etui, którą sobie zamówiłam, ale jest to rozwiązanie tymczasowe. Z tyłu wygląda następująco. Kolorek ładny, niebieski. Jak tutaj widać, jest czynnik linii papilarnych. Wzięłam ten telefon ze względu też na to, że nagrywam właśnie filmy dla Was i chciałam, żeby on po prostu miał dobry aparat. Jest tu potrójny aparat, jak widzicie, co mój tamten stary miał tylko jeden aparat, ale ja Wam postaram się tutaj w skrócie opowiedzieć coś o tym telefonie, tak po mojemu, troszkę ze ściągawki, nie jestem jakimś specjalistą, od razu podkreślam, jako osoba prywatna. Więc tak, już jak jesteśmy tutaj, obudowa tego telefonu jest tworzywa sztucznego, jest tutaj dodatkowa właśnie taka nakładka do tego telefonu. Jest to oczywiście telefon, ja go włączę. Widzicie, tak wygląda ten telefon. I menu. Ja sobie tutaj pozwoliłam ustawić tapetę na tym telefonie. Myślę, że chyba dobrze widzicie. Oczywiście standardowe funkcje ma jak każdy telefon, Wi-Fi, Bluetooth, radio, odtwarzacz MP3, czyli nie muszę opowiadać. Jest to telefon, jak widać, całkowicie dotykowy. Jest telefon praktycznie bezramkowy. Jest minimalna ta rameczka w tym telefonie. Obraz generuje bardzo fajny. Jak widzicie, już jest prawie w pół do 14, o, i światło jest słabe. Więc tak, biorę się za opowiadanie o tym telefonie. Czyli tak, w tym telefonie jest pamięć RAM 4 GB na stanie. Obsługuje on kartę pamięci
która maksymalnie może mieć 512 GB. Możemy tutaj taką kartę pamięci użyć. System operacyjny tego telefonu 9. Oczywiście jest to telefon dual SIM hybrydowy. On już mi tutaj, widzicie, wygasa. Ten telefon, tutaj różne, widzicie, aplikacje można sobie włączać. Nie chcę, żebyście po prostu patrzyli na czarny ekran. Ale on sobie tutaj na razie ma uśpienie włączone takie fabryczne. Ja sobie tutaj poprzestawiam to wszystko. Więc tak, jak mówiłam, jest to telefon dual SIM hybrydowy, co oznacza, że obsługuje dwie karty SIM lub jedną kartę SIM i jedną kartę pamięci. Jak pokazywałam, tutaj jest potrójny aparat z tyłu, który ma 48 w sumie megapikseli. I mamy tutaj, nie wiem, czy daliście radę, tutaj mi się coś włącza, wiem, że brak internetu. Przycisnęłam. I tutaj z przodu Wam pokażę. Nie jest widoczny po prostu aparat przedni. Aparat przedni jest megapikseli. Ja Wam zaraz pokażę. Aparat przedni. Wchodzimy tutaj w te ustawienia. Aparat. I przełączamy po prostu tutaj na tym aparat. I zobaczcie, tutaj wysuwa się aparat przedni. Widzicie teraz w tej chwili na swoim ekranie tutaj mój ten stary telefon, o którym opowiem pewnie w kolejnym filmie. I zechcę Wam porównać po prostu. I zrobiło zdjęcie i wychodzimy. Dobrze. Tak wygląda właśnie tutaj wysuwany ten aparacik. Taki ma, taki fajny bajer. 16 megapikseli. Tu już mówiłam, że telefon posiada czytnik linii papilarnych. Że jest bezramkowy. Coś Wam mogę powiedzieć. Tutaj może Wam jeszcze pokażę. Akurat tutaj wszystkie wejścia, jest głośnik na dole. Wejście jest do ładowania na dole i wejście na słuchawki też jest na dole. Ładowarka tutaj idzie USB typu C. Mówią, że ma się ładować w granicach 2,5-3 godzin. Zobaczymy. Ma mieć szybkie właśnie ładowanie ze względu na ładowarkę typu C. I jeszcze nie mówiłam, wyświetlacz 6,59 cala, czyli kawał sprzętu, jak to się mówi, mężczyznom by się przedłużyło o kilka centymetrów, tak mówią. I pamięć, która jest tutaj wbudowana, pamięć 128 GB, bardzo dużo pamięci. Nie miałam tyle pamięci w poprzednim telefonie, więc będzie można spokojnie dużo filmów nagrywać. I waży, jeszcze waga, sobie tutaj pospisywałam kilka rzeczy, waży 206 gram. Na razie nie mam jakiejś tam muzyki po prostu. Nie wiem, może za momencik Was tutaj zapauzuję, coś Wam na YouTubie tutaj pokażę na przykład z moich filmów, żeby po prostu nikt się tam nie czepiał, jak on głośno po prostu tutaj będzie grał. Więc już tutaj weszłam na YouTuba, na mój kanał. Ostatnio była właśnie taki film z myszką, gdzie była muzyka. Wejdźmy na ten film i maksymalną głośność ustawmy, czyli my
myślę, że bardzo głośno po prostu odtwarza jakąś tam muzykę. Ten mój telefon nowy. Jeszcze raz. Wiecie, nie mogę wam tak za bardzo po prostu jakichś rzeczy innych pokazywać, udostępniać jakiejś muzyki, żeby po prostu mi tutaj na YouTubie nie zablokowali. Mogę wam właśnie śmiało pokazać na swoim kanale. Nikt mi po prostu tego nie zablokuje, że jakieś po prostu są prawa autorskie lub coś tam się nie zgadza. Jest telefon, naprawdę duży telefon. Tutaj oczywiście w pudełku jest wszystkie akcesoria. Zaraz wam tutaj wszystko pokażę. Ja powiem wam, ten film wam podzielę na dwie części. Dzisiaj taka pogadanka, prezentacja tego telefonu. A już po prostu przełożę się, przełożę ten mój stary telefon. I pokażę wam stary ten mój telefon. Przy okazji dowiecie się, czym nagrywałam do tej pory. O, przepraszam, jest bardzo delikatny. Ja go na razie odłożę. Pokażę wam tutaj w standardzie w pudełku, co jest. Oczywiście jest mnóstwo. Mnóstwo w każdym języku w instrukcji. Jest ta ładowarka. Ja w tej chwili nie wyciągam tej ładowarki, bo mam ładowarkę tego typu do tableta, czyli będę korzystała. Tutaj może wam bliżej pokażę, jeżeli złapię ostrość. Widzicie, Huawei. Ta ładowarka typu C. Mój poprzedni telefon miał ładowarkę zwykłą. Tak więc tutaj nie wiem. Mogę wam pokazać, ale tutaj ten mój stary telefon właśnie miał problem z łapaniem ostrości, powiem wam. Ciężko złapać ostrość. Ja po prostu wam nagram film na nowym telefonie, jaka po prostu będzie różnica telefonów i też wam później pokażę na końcu porównanie mojego telefonu, który obecnie jest na statywie, i tego telefonu nowego, jak one wyglądowo się różnią. Powiem wam, jakie miał parametry mój ten stary telefon. Tutaj jeszcze mam o pudełko. Był to telefon Redmi 4X. Pudełeczko z tego telefonu. Podzielę, jak mówiłam, ten film na dwie części, bo zechcę wam właśnie opowiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tymi telefonami. Nawet widzicie, wielkość pudełka jest różna, bo ten miał 5 cali, ale już nie będę tutaj spoilerować. W drugiej części filmu wam to wszystko pokażę. Przełożę po prostu na statyw drugi telefon i będę nagrywała o tym moim starym telefonie. Zrobię zdjęcia, które wam wkleję i zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy filmem, który nagrywam obecnie, czyli będzie to film wstawiony w części pierwszej, wam wstawię, a film w części drugiej, czyli film z tej samej serii o telefonie, tym moim starym wam opowiem, porównam parametry, wstawię wam zdjęcia, wstawię wam w tej części drugiej film, jak ten właśnie Honor 9X robi,
pokaz slajdów ze zdjęciami, żebyście mieli po prostu jakiś tam po prostu porównanie, czy fajnie, czy Wam się to podoba. Bo film by był bardzo, bardzo, bardzo długi. Ponoć powiem Wam, tak oglądałam troszkę recenzję, wiadomo, że specjaliści to opowiadają ogólnie o wszystkim. Ja jeszcze do tego telefonu dokupiłam sobie szybkę, bo na starym telefonie mam szybkę. To wszystko się dowiecie w części drugiej filmu. Zobaczycie, jak on wyglądał. I etui, bo ja tak bym po prostu nie mogła. Na razie tymczasowo. Mówią, że jak tutaj się przetego, o, teraz można zobaczyć, tutaj tym telefonem wzruszy, to charakterystyczną widać pewnie, taką charakterystyczną cechą jeży, tutaj widzicie, pod światło pojawia się znak X. Ale jest taka fajna. Jest dosyć śliska ta obudowa, ja bym się po prostu bała, że mi się gdzieś wyśliźnie, czy coś takiego. Młodzi to by nosili w ten sposób, a ja jednak jestem zwolenniczką etui. Oczywiście w naszej okolicy, gdzie był telefon kupiony, etui nie kupimy. Ani na ten stary nie mogłam dostać po prostu, ani na ten nowy telefon etui. Ale taka zakładka dla mnie to nie jest żadna etuja. Po prostu chcę się zabezpieczyć, bo telefon swoją cenę kosztował. Może też powiem, jaka była cena. On tak za gotówkę ten telefon kosztuje coś tam minimalnie, bez jakiejś groszy, w granicach 1000 zł. Ja oczywiście wzięłam ten telefon na umowę, wyszedł on mi taniej. Nie będę Wam tu mówiła nazwy po prostu mojego operatora, żeby nie reklamować lub coś tam, żeby po prostu ktoś coś nie powiedział. Czyli u mnie na umowę, która jest umową na 2 lata, na doładowanie na 30 zł zapłaciłam 500 zł za ten telefon. Myślę, że jest to opłacalne. Myślę, że w dłuższym użytkowaniu właśnie się okaże, jak on się po prostu będzie sprawował. Ale podoba mi się. Jest po prostu duży wyświetlacz. Będą te dane szybciej po prostu przetwarzane, bo jest tej więcej tej pamięci. Myślę, że filmy też na YouTube'a będą przesyłane szybciej. Takie po prostu rzeczy. O, już wyłączę ten film. Znowu nam się tutaj włączy. I wygląda to w tej chwili tak. Ten mój telefonik. Wszystko chodzi elegancko. Ma bardzo, powiem Wam, delikatny dotyk. Nie trzeba czekać na po prostu jego reakcję. Już ten mój stary telefon troszeczkę mi zamułał. Może ze względu na to, że też mam różne takie programy zainstalowane do obróbki, przetwarzania filmów. To też im więcej, że tak powiem, aplikacji jest zainstalowanych, tym bardziej to telefon spowalnia. Więc cóż, ja Wam mogę powiedzieć więcej takiego fajnego. Wtedy się wyświetlają te moje kanały, wyjdę, żeby kogoś po prostu nie reklamować. O, i tak on wygląda. Jeszcze raz może pokażę. Przejdźmy do aparatu. Widzicie, bardzo szybko się aparat wysuwa. Fajny jest taki bajer. Więc ja się pewnie na dzisiaj żegnam, bo i tak Wam tutaj opowiadam trochę sensem, trochę bez sensu. Ale chciałam Wam się pochwalić telefonem, jak on wygląda. Myślę, że jakość filmów, które nagrywam dla Was, bardzo znacznie się
poprawi. Ktoś po prostu by spytał, może też powiem. Wiem, wiem. Miałam kamerę kupioną, o wiecie. Nie chcę się wypowiadać na temat tej kamery, tylko powiem tyle, że ta kamera jakiejś tam rewelacyjnej ceny nie kosztowała i okazała się wielkim, wielkim badziewiem. Po prostu jak chciałam nagrać film, to tak jakby było, można tak określić, jakby śnieg padał, jakby śnieżyło, jak to kiedyś było w starych telewizorach. No i niestety musiałam w dalszym ciągu nagrywać telefonem, o którym Wam opowiem w kolejnym filmie, jak ten telefon mój stary wyglądał. Porównam Wam parametry. Jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi dwoma telefonami. Są bardzo nowoczesne parametry, w tym właśnie Honorze 9. Początkowo powiem Wam, bardzo mi się podoba ten telefon. Zobaczymy w trakcie użytkowania. Myślę, że nie będzie problemu, że będzie wszystko fajnie tutaj działało. A ja się już pewnie żegnam z Wami. Już miałam się pożegnać jakiś czas temu. I zapraszam Was do części drugiej, w której to części pokażę Wam dotychczasowy telefon. Porównamy parametry pomiędzy tymi dwoma telefonami. W tej chwili na razie mogę Wam tylko pokazać te pudełka. Ale już po pudełkach widać, że była różnica tych telefonów. Ocenicie sobie sami, jak to po prostu będzie. Będą zdjęcia robione nowym telefonem, będzie film nagrywany od początku już tym nowym telefonem. Tam Wam dokleję film, który sobie nagrałam o takich misiach. Jak to będzie wyglądało, będziecie mieli kwestię porównawczą. A ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pa!